Gdyby faktycznie coś groziło Jackowi Zielińskiemu, poinformowałbym go wcześniej, że jego krzesło staje się ciepłe. Tak. Jestem w 100% zadowolony z pracą sztabu Krakowi. Tak. Jewchen Konoplanka rozczarował w Krakowi. Tak. Krakowia od początku sezonu miała zbyt wąską kadrę, by spełnić ambicje kibiców. Tak. Krakowia skończy sezon w górnej połówce tabeli. Nie. Największym problemem rynku piłkarskiego są menedżerowie zawodników. Tak. Kwestią 2 lat jest sprzedanie przez Krakowie piłkarza powyżej 3 milionów euro. Pomidor. Michał Rakoczy otrzymał podwyżkę, którą publicznie obiecał mu Janusz Filipiak. Tak. Michał Probierz był najlepszym kandydatem do przejęcia reprezentacji Polski. Tak. Najszczerzej jak potrafię, wierzę, że reprezentacja Polski awansuje na Euro 2024. Wierzę w to.